Może jeszcze dodam od siebie, że jestem studentem drugiego roku ekonomii, tutaj właśnie na uniwersytecie, czasami mam zresztą w tej sali. Dano mi kiedyś radę, żebym zaczynał wystąpienia, wykłady czy prelekcje od żartu. Nie mam dzisiaj żadnego żartu, ponieważ chcę zupełnie na poważnie przejść do omawiania poglądów jednego z największych ekonomistów w dziejach. Pokrótce na początku przedstawimy treść wykładu. Na początku dość krótko przedstawię pluralizm poglądów na ekonomię, przepraszam. Co to są szkoły ekonomiczne, zresztą o tym będziemy mówić zaraz. Potem skupię się na samej postaci Johna Maynarda Keynesa, trochę na jego biografii, trochę na jego poglądach na ekonomię. Później zostaną również krótko omówione poglądy jego bezpośrednich następców, neo-keynesistów i post-keynesistów. Następnie, jeżeli starczy nam czasu, a myślę, że powinno to się udać, zostanie wspomniana troszeczkę krytyka i samego Keynesa i całego nurtu keynesowskiego, całego zbioru myśli. No a następnie pokażę moją bibliografię. Z ekonomią jako nauką jest ten problem, że nawet co do podstawowych kwestii, ekonomiści z reguły się nie zgadzają. Na szczęście udało się Nawet sama definicja ekonomii ma najprzeróżniejsze oblicza, najprzeróżniejsze próby zdefiniowania jej. Moim zdaniem najfajniejszą, najkrótszą, najbardziej zwięzłą definicją ekonomii jest ta, którą poznałem na uniwersytecie tutaj, czyli można powiedzieć, że należy do jednej z ogólnie przyjętych definicji, że ekonomia jest nauką o gospodarowaniu. A zaś samo gospodarowanie, to przeczytam ładną definicję, jest to decydowanie o wykorzystaniu ograniczonych zasobów w celi maksymalizacji efektów. Ograniczone zasoby, czyli tak naprawdę absolutnie wszystko, co nas otacza. Nie tylko stricte materialne czynniki, takie jak, nie wiem, drewno, metal, ale też takie bardziej abstrakcyjne, jak przestrzeń czy czas. Wielu ludzi o tym zapomina, ale ograniczonym zasobem choćby jest to, że nie możemy się rozwoić i robić dwóch rzeczy w tym samym momencie, albo że mamy tylko dwie ręce i nie możemy trzymać trzech rzeczy naraz. Jeżeli chodzi o szkołę myśli ekonomicznej, to na przestrzeni ostatnich 300 lat mniej więcej, troszeczkę mniej, powiedzmy, że 300 lat, udało się z jednych poglądów rozpoczętych przynajmniej oficjalnie przez Adama Smitha, z szkoły klasycznej, udało się już wyewoluować takim poglądom jak szkoła chicagowska, lozańska, szkoła austriacka, szkoła wyboru publicznego, niemiecka szkoła historyczna, marksiści, postmarksiści, keynesiści i wiele, wiele innych, których nazw możliwe, że nawet w życiu nie słyszałem i może się okazać, że jeszcze ich nie usłyszę. Wszystko bierze się z tego, że ekonomia jest nauką nieeksperymentalną, przynajmniej według niektórych. Niektórzy uważają, że owszem, da się sprawdzić niektóre z jej aspektów, przynajmniej empirycznie. Inni z kolei uważają, że się nie da. Już na tym polu mamy różne niezgody. Na jedną i tą samą rzecz ekonomiści potrafią spojrzeć z najprzeróżniejszych perspektyw. Jednak to oznacza, że nawet na poziomie metodologicznym te szkoły się różnią, a to z kolei sprawia, że szkoły w swoich twierdzeniach przywołują inne założenia, a inne założenia wiadomo, że prowadzą do innych wniosków. Najczęściej, co ciekawe, jest tak, że pomiędzy postawionymi założeniami a samymi wnioskami proces logiczny przebiega dobrze, bez zarzutów, więc samemu procesowi logicznemu najczęściej już rzeczywiście dobrze przeprowadzonemu nie można nic zarzucić. Dlatego ekonomiści między sobą najczęściej spierają się właśnie o metodologię i przyjęte założenia. Jednak czy to jest słabość ekonomii? Według autorów podręcznika Współczesne nurty makroekonomii, których było wielu, dlatego ich nie wymienię, taki pluralizm poglądów zmusza do ciągłego ich falsyfikowania, ciągłego ich poddawania próbie, ciągłych dyskusji i od samego poziomu metodologicznego. W wielu innych naukach nie ma czegoś takiego, dlatego jeżeli raz przyjmie się błędne założenia, może minąć bardzo dużo czasu, zanim ktoś w ogóle zastanowi się nad tym, czy faktycznie te założenia są błędne, czy są poprawne. W ekonomii praktycznie od razu, kiedy powstanie jakaś nowa teoria, jest wałkowana na najprzeróżniejsze sposoby. I nawet jeżeli zostanie ogólnie przyjęta, to ciągle znajdują się nowe osoby, które mogą ją zakwestionować słusznie bądź niesłusznie z punktu widzenia metodologicznego, założeń czy nawet wniosków.
to prowadzi na pewno do nie tylko dużego rozgałęzienia, ale też żywego dyskursu, który się prowadzi między ekonomistami. Jeżeli chodzi o podział wśród keynesistów, to takie, oczywiście z wiele różnych typologii, wielu badaczy dzieli poglądy keynesowskie na najróżniejsze grupy. Moim zdaniem taki najbardziej podstawowy, najbardziej przystępny jest podział na neokeynesistów i postkeynesistów. W bardzo dużym skrócie, ponieważ będziemy mówić o nich za chwilę, neokeynesiści łączą model Keynesa z modelem neoklasycznym, czyli tym, który jest bezpośrednim następcą modelu klasycznego, a postkeynesiści uważają, że tych dwóch modeli połączyć się nie da. Dlatego oczywistym jest, że tego nie robią. Jednak sam John Maynard Keynes, jak już wspomniałem, na pewno najbardziej znany i najgłośniejszy, że tak powiem, ekonomista XX wieku. Urodził się w Cambridge w 1883 roku, był synem ekonomisty i pisarki. Jego ojciec, Neville Keynes, był przyjacielem Johna Marshalla, Alfreda Marshalla, ekonomisty i matematyka z Cambridge, który już wtedy był bardzo znany i bardzo szanowany. Marshall zajmował się już, badaniem elastyczności popytu, teorii użyteczności konsumenta. Marshall miał bardzo duże wpływy również na Uniwersytecie w Cambridge, ale w całym świecie naukowym był szanowany. Nie bez powodu też Keynes był uczniem Alfreda Marshalla. Udało mu się tam dostać, czy dlatego, że był świetnym uczniem, czy dlatego, że broniła go protekcja ojca, tego nie wiemy. Czy możemy przyjąć, że dlatego, że po prostu był wybitny, co pokazały późniejsze lata jego życia. Sam Keynes na samym początku swojej kariery pracował w Urzędzie do Spraw Indii. To były te czasy, kiedy Wielka Brytania jeszcze była ogromnym imperium zajmującym 1/4 część ludności świata. Przynajmniej tak gdzieś słyszałem, że to były te liczby. No i również Wielka Brytania miała swoje dominium w Indiach. John Maynard Keynes, kiedy pracował w tym urzędzie, nauczył się, jak funkcjonują rynki walutowe, co opisał w swojej książce, która, nazywa się Waluta i finanse indyjskie. Wydana została w 1913 roku i dała mu, to był taki jego wstęp do wielkiego świata ekonomistów. Następnie Keynes został przyjęty do Rady Królewskiej w bardzo młodym wieku. Miał do wtedy dopiero 29 lat, a już sam król obecny wtedy słuchał jego rad. To z kolei dało mu dostęp do negocjacji traktatu wersalskiego. W czasie negocjowania tego traktatu Keynes sprzeciwiał się temu, żeby Niemcy musieli płacić kontrybucje wojenne, ponieważ raz spodziewał się, że to osłabi handel brytyjski, a dwa obawiał się militaryzmu, który może wtedy narosnąć w pokonanych Niemcach, co okazało się słuszną obawą, ponieważ niewiele lat później wybuchła II wojna światowa. Swoje opus magnum, swoją największą, najgłośniejszą do dzisiaj zresztą książkę, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, wydał w roku 1936. Jej tłem był wielki kryzys w Ameryce z lat z 1929 roku, który Keynes gruntownie przebadał i na jego podstawie doszedł do wielu różnych wniosków, o których części przynajmniej będziemy mówić później. W 1944 roku, niedługo przed śmiercią, Keynes uczestniczył w konferencji w Bretton Woods, gdzie postulował wprowadzenie jednego światowego pieniądza, który miałby być jednostką rozliczeniową, tak jak teraz jest dolar. Jednak nie prowadzono takiego pomysłu, okazało się, że Stany Zjednoczone wygrały ostatecznie. Keynes w końcu zmarł krótko po wojnie, 21 kwietnia 1946 roku. Przejdźmy dalej. Poglądy ekonomiczne Johna Maynarda Keynesa. Keynes to jest wręcz taka ładna formułka, która w bardzo wielu różnych opracowaniach, książkach, artykułach się pojawia. Dlatego przeczytam ją dosłownie. Keynes wprowadza paradygmat neoklasyczny do skrajnego przypadku równowagi przy pełnym wykorzystaniu dostępnej siły roboczej, czyli braku bezrobocia niedobrowolnego. Bezrobocie niedobrowolne Keynes w bardzo dużym skrócie i uproszczeniu oczywiście definiuje jako takie bezrobocie, które jest wtedy, kiedy
siła robocza, czyli robotnicy chcą pracować za obecne stawki nominalne. Pracodawcy chcą zatrudniać za obecne stawki nominalne, ale gospodarka jest poniżej maksymalnych sił produkcyjnych, przez co istnieją niewykorzystane czynniki produkcji materialne i pełne zatrudnienie jest niemożliwe. Bardzo ważnym fragmentem poglądów Keynesa jest odrzucenie prawa Sayer. Prawo Sayer mówi, że podaż tworzy popyt. Innymi słowy, człowiek na początku stwarza jakieś dobro, ale że sam nie potrzebuje tego dobra, tylko chce nabyć za jego pomocą inne dobro, dąży do jak najszybszego sprzedania tego dobra, żeby móc właśnie zakupić to dobro, które docelowo chciał. To oczywiście na samym początku historii nie miało miejsca, ponieważ wszyscy produkowali tylko to, czego potrzebowali, ale w miarę następowania podziału pracy coraz bardziej to następowało, kiedy na przykład kowal wytwarzał odpowiednią ilość podków, mimo że sam ich nie potrzebował, po to, żeby móc je sprzedać i za zakupione w ten sposób dobra móc kupić inne dobra. No wiadomo, jak to działa. Najprostszy handel. W takim wypadku polityka regulowania popytu byłaby nieskuteczna. Keynes z kolei uważał, że jest zupełnie odwrotnie. I na początku jest popyt, że tak powiem poetycko, dopiero później stwarzana jest do niego podaż. Dlatego stymulowanie popytu, zagregowanego popytu, jak on to nazywał, jest jak najbardziej słuszne i powinno mieć miejsce. Ponieważ to po prostu napędza gospodarkę. Działa jak taki, jak węgiel dorzucany do pieca. Nazwał to nawet zasadą efektywnego popytu. Dalej, jeżeli chodzi o zwierzęce instynkty, te słynne animal spirits, Keynes uważał, że kapitaliści, inwestorzy, przedsiębiorcy w swoich ważnych i bardzo drogich decyzjach podejmowanych na rynku finansowym nie biorą pod uwagę wszystkich dostępnych, racjonalnych danych, tylko bardzo często ulegają czemuś, co właśnie on nazwał zwierzęcymi instynktami. Jakiś taki poryw emocji czy nieracjonalne przeczucia, co z kolei sprawia, że nie są aż tak efektywni, jakby mogli być. Dlatego też, to jest jeden z argumentów, oczywiście nie jedyny, według Keynesa, że wszelkie ingerencje w rynek, również te rynki, na których animal spirits występują, są jak najbardziej słuszne i trzeba je przeprowadzać, właśnie żeby uniknąć marnotrawstwa, które powodowane jest tym zwierzęcym instynktem. Dodatkowo Keynes skupia się na krótkim okresie. Powiedział nawet, czy napisał kiedyś takie słynne zdanie, w długim okresie wszyscy będziemy martwi, czy wszyscy jesteśmy martwi. Chodzi o to, że uważa, że nie ma sensu przejmować się tym, co będzie za 100-200 lat, ponieważ wtedy no, już nas nie będzie, więc skupiał się raczej na tym, co będzie w krótkim okresie, bliżej. Ponieważ jeżeli będziemy się skupiać na krótkim okresie i też czas będziemy się skupiać na krótkim okresie, to w końcu wyjdzie na to, że w długim okresie też będziemy. Długi okres składa się z krótkich okresów, o, tak może powiem. Tutaj jest ciekawa, to jest cytat z jednego artykułu, który czytałem na ten temat. Mianowicie Keynes był oczywiście od samego początku atakowany przez wielu różnych ekonomistów. Na przykład przez znanego nam na pewno noblistę Fryderyka Augusta von Hayeka. I w jednej z debat, jaką toczyli właśnie z Keynesem, po wyłożeniu przez Hayeka argumentów, który poświęcił wiele czasu na ich zbieranie, na ich formułowanie, na analizowanie tego, co Keynes mówił, Keynes nagle stwierdził, że ta krytyka w sumie no, może jest dobra, ale sam się wycofuje, bo musi przemyśleć swoje stanowisko i w sumie to on już zmienia poglądy. Słyszałem nawet anegdotę, że to jego tego typu zachowanie z jego strony było dość częste i bardzo jego adwersarze nie lubili czegoś takiego. Zresztą nic dziwnego. Wreszcie, podobno niedługo przed śmiercią Keynes miał powiedzieć zdanie: nigdy nie byłem keynesistą. A to dlatego, że 10 lat po wydaniu ogólnej teorii zatrudnienia procentu i pieniądza wszelkie aspekty jego doktryny, wszelkie jego pomysły zostały tak zinterpretowane na przeróżny sposób, tak przemaglowane, tak zmienione, że przestały mu się podobać. Uważał, że on tak naprawdę nie wymyślił tego, co jest teraz ogólnie uważane za jego pomysły.
Warto tutaj dodać może jeszcze, że ogólna teoria zatrudnienia procentuje pieniądze jest bardzo trudną książką. Wielu nawet światowej sławy ekonomistów, już nie mówię o prostych studentach, nie jest w stanie jej po prostu zrozumieć, czy wielu rozumie ją na różne sposoby, przez co już nawet wśród samych zwolenników Lorda Keynesa, którzy uważają, że naprawdę był wybitnym ekonomistą, toczą się spory, co on tak naprawdę miał na myśli. Przejdźmy dalej. O, teraz może jeszcze wytłumaczę pokrótce mniej więcej, co to jest mnożnik Keynesa. Oczywiście to będzie bardzo uproszczone. Chcę tylko pokazać jeden z elementów jego doktryny. W tym celu musimy postawić sobie parę założeń. Równowaga następuje wtedy, kiedy popyt równoważy się z podażą, z produkcją, jak on to określa. Popyt to jest konsumpcja autonomiczna plus, czyli konsumpcja autonomiczna to jest ta konsumpcja, która nie zależy od naszego dochodu. Bo nawet jeżeli zupełnie nic nie zarabiamy, to ciągle musimy coś jeść, ciągle musimy się w coś ubierać i tak dalej. Konsumpcja nieautonomiczna, innymi słowy ta, która zależy od naszego dochodu pomniejszonego od podatki, pomniejszonego o podatki, inwestycji prywatnych i wydatków rządowych. Analizujemy teraz gospodarkę zamkniętą, dlatego tutaj nie mamy eksportu netto. Oczywiście w innych wersjach mnożnika, tym bardziej zaawansowanych, gospodarka otwarta również jest jak najbardziej analizowana. Tu po prostu troszeczkę przeformułowaliśmy równanie popytu. Tutaj wzięliśmy wszystkie wydatki, które są autonomiczne, innymi słowy, które nie zależą od produkcji, od dochodu. A tutaj widzimy wydatki, które od tej produkcji zależą. Konsumpcję. Konsumpcja autonomiczna, już mówiłem, ona musi być większa od, znaczy najczęściej jest większa od zera i w analizowanych przypadkach jest większa od zera. A krańcowa skłonność do konsumpcji mieści się w przedziale od 0 do 1, ponieważ to jest, jak nam to było ładnie wytłumaczone, jeżeli zarobimy jeszcze jednego dolara, to ile z tego dolara przeznaczymy na konsumpcję, a ile przeznaczymy na inwestycje? Dajmy na to, że krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,6, wtedy 60 centów z każdego dodatkowo zarobionego dolara wydamy, a 40 odłożymy. Tutaj możecie pewnie zauważyć, że skoro krańcowa skłonność do konsumpcji jest mniejsza od 1, czyli część z pieniędzy, które dodatkowo zarobimy, oszczędzimy, to w takim razie inwestycje powinny się powiększać, czego tutaj nie ma. Co się w takim razie dzieje z tymi pieniędzmi? Ten model jest bardzo uproszczony, to jest najprostsza wersja mnożnika Keynesa, w tych bardziej zaawansowanych to już jest brane pod uwagę, no ale to nie jest dzisiaj tematem. Mam to na następnym slajdzie, więc jak ktoś nie będzie teraz widział tego, co narysuję na tablicy, to proszę się nie przejmować, ale chcę to zrobić osobiście, ponieważ następują pewne rzeczy po kolei, które chcę wyjaśniać. Na początku rysujemy krzywą popytu, krzywą po produkcji. To jest ta równowaga. Mamy 45 stopni. To ta linia odzwierciedla nam z równa się y. A tutaj zaczynamy pierwszą krzywą konsumpcji. Ten fragment to jest właśnie ten nasz nakaz. Konsumpcja autonomiczna. Ta, która nie zależy od dochodu. Ona sobie leci mniej więcej tak, ponieważ jej nachylenie, czyli C1, jest mniejsze od 1, ale większe od 0. I teraz, kiedy zastymulujemy popyt, zwiększymy popyt, na przykład wydatkami rządowymi, czyli zwiększymy tą wartość, nasza konsumpcja autonomiczna, powiedzmy, będzie teraz tutaj. Postaram się teraz, ta linia powinna być równoległa, mam nadzieję, że mi taka wyjdzie. Nie jest tak źle. Chyba mi jednak nie wyszło, ale... Dobrze, to ja teraz pokażę to tutaj. Na bardziej szczegółowych modelach, proszę. Jak możemy wydatkami rządowymi zastymulować, skoro muszą zostać ściągnięte z podatków, które zmniejszają nam wydatki prywatne? Wiesz co, skończę tylko ten moment i przed przełączeniem na następny slajd ci odpowiem, dobrze? A ten fragment, czyli to, o ile powiększyliśmy nasz popyt, jest mniejszy niż ten fragment, o który powiększyliśmy naszą produkcję. Dużo lepiej byłoby to widać tam, tylko niestety nie dodałem pionowych kresek, przepraszam. A jak możemy zwiększyć wydatki rządowe? Możemy albo pozbyć się części naszych rezerw,
albo wprowadzi do gospodarki nowy pieniądz. Znaczy, to muszą być oczywiście substytuty pieniądza, ponieważ bardzo ciężko byłoby nam nagle wytrzasnąć skądś niesamowitej ilości złota. Ale fiducjarny system pieniężny jak najbardziej nam na to pozwala. Innymi słowy, w ostateczności trzeba zwiększyć inflację. Przejdźmy dalej. Mam nadzieję, że odpowiedziałem wystarczająco. No wartość jaka, a więc to się nie zwiększy wtedy. Na pytanie później. No, rzeczywiście. Neokeynesizm. No i tak jak już mówiłem, wielu ekonomistów spierało się o to, co Keynes w rzeczywistości miał na myśli. Tak jak mówiłem, ogólna teoria była bardzo ciężką książką. Osobiście podchodziłem już do niej raz. No i faktycznie no, niewiele rozumiałem. Nie jestem w ten sposób jakoś strasznie, nie jest mi smutno, ponieważ jak już mówiłem, wielu profesorów, wielu różnych wybitnych umysłów ekonomicznych również ma z nią bardzo duży problem. Więc uważam, że jeżeli poczekam na nią jeszcze parę lat, to nic na tym nie ucierpi. O, na przykład bardzo znany ekonomista francuski Olivier Blanchard, który napisał bardzo gruby podręcznik do makroekonomii, z którego prawdopodobnie część z Was, jeżeli studiuje tutaj na uczelni, miała okazję się uczyć tego przedmiotu, napisał takie zdanie. Książka fundamentalna i niemal niezrozumiała. To myślę, że skoro on sam napisał coś takiego, to może Wam zobrazować mniej więcej o co w niej chodzi. Neokeynesizm jest nazywany syntezą neoklasyczną, ponieważ tak jak już mówiłem, syntezuje nurt keynesizmu z nurtem neoklasycznym, czyli z tym nurtem, który po modyfikacjach wywodzi się od Saya Ricardo czy Adama Smitha. Tutaj trzeba wspomnieć takie nazwiska jak Hicks, Tobin, Samuelson. Podręczniki Samuelsona też bardzo możliwe, że część z Was mogła czytać na zajęcia na uniwersytecie. Jednym z bardziej znanych osiągnięć neokeynesistów jest model ISLM. Innymi słowy model pokazujący równowagę na rynku pieniądza i na rynku dóbr. Założenia tego modelu to, że inwestycje równają się oszczędnościom. Oscylacje również podchodzą do tego w podobny sposób, ponieważ wiemy, że Mises o tym pisał w ludzkim działaniu, że nawet pieniądze odłożone w skarpety, w materac tak zwane, można traktować jako pewną inwestycję w pieniądz, jeżeli uważamy, że mogą zwiększyć swoją wartość w odpowiednim okresie. A przy czym inwestycje to jest funkcja zależna od produkcji i stopy procentowej. A tutaj mamy podaż pieniądza, która jest równa produkcji razy to była łączna popyt na pieniądz, przepraszam, łączny popyt na pieniądz, który również zależy od stopy procentowej. Znowu mam rysunek, ale spokojnie, znowu jest slajd, więc jak mi coś nie wyjdzie, to... Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że na osi pionowej oznaczamy sobie stopę procentową, na osi poziomej ponownie produkcję. Krzywa IS leci mniej więcej w ten sposób. A krzywa LM. Punkt równowagi jest wtedy, kiedy uda nam się znaleźć taką stopę procentową i taką wielkość produkcji, żeby obydwa te rynki były w równowadze. Do tego modelu, tu może ja przejdę do slajdu. Do tego modelu dodaje się jeszcze inne krzywe, jak na przykład krzywą bilansu zagranicznego choćby. Tak jak już mówiłem, tutaj będziemy analizować tylko gospodarkę zamkniętą, ponieważ to jest oczywiście najprostszy z możliwych modeli. I no, na potrzeby naszego wykładu również też z tego modelu wziąłem najprostszą wersję ze wszystkich. Neokeynesistów określa się monetarystami w długim okresie i keynesistami w krótkim. Ponieważ ich rady, ich rozwiązania na różne sytuacje są właśnie takie jak keynesistów w krótkim okresie i monetarystów w długim. Uważają oni z kolei, w przeciwieństwie do monetarystów, że polityka fiskalna jest znacznie bardziej skuteczna niż polityka monetarna, z tego powodu, że działa ona szybciej i jest bardziej przewidywalna, bardziej bezpieczna, łatwiej nią manipulować.
Postkeynesiści, kolejny z nurtów keynesistów, postkeynesiści uważają, że rynek sam z siebie nie jest w stanie wrócić do równowagi. Neokeynesiści w tym swoim długim okresie jako monetaryści uważali, że rzeczywiście rynek w długim okresie jest w stanie wrócić do równowagi, a ingerencje rządowe są tylko w stanie przyspieszyć ten stan. Z kolei postkeynesiści uważają, że bez ingerencji rządowych powrót do równowagi jest w ogóle niemożliwy. Niektórzy zaczęli się w ogóle zastanawiać, czy ta równowaga jest taka ważna, ale na razie główny nurt będziemy omawiać. Tak, no i tutaj najważniejsze nazwiska to jest Robinson, Harrod, Kalroda, Srafa, czy polski ekonomista Michał Kalecki, który na zachodzie jest jednym z bardziej znanych polskich ekonomistów. Postkeynesiści uważali, że model neoklasyczny jest nie nadaje się do tego, do czego powinien się nadawać, nie nadaje się do tego, do czego nadaje się według neoklasyków, według neoklasyków, dlatego też nie łączę tego w ten sposób i uważam, że taka synteza jest niemożliwa. Zupełnie odrzucają model neoklasyczny, a przynajmniej jego główne założenia i wystosowują swój własny. Uważają, że zagregowana produkcja to wynik zagregowanego popytu. Czyli tak jak już mówiłem wcześniej, popyt na pierwszym miejscu, dopiero za nim idzie produkcja. A z kolei zagregowany popyt można stymulować różnymi ingerencjami rządowymi. Niekoniecznie inflacją, ale są najprzeróżniejsze różne mechanizmy do tego celu. No i wreszcie oni również uważają, że polityka fiskalna jest dużo skuteczniejsza niż monetarna. To jest jedno najważniejsze podobieństwo, jedna najważniejsza różnica w poglądach postkeynesistów i neokeynesistów. Możliwość samodzielnego powrotu rynku do stanu równowagi jest tą różnicą. Neokeynesiści, podsumujmy to raz jeszcze, uważają, że rynek w długim okresie jest w stanie wrócić do równowagi. Ingerencje rządowe mają tylko ten proces przyspieszyć i polepszyć. A postkeynesiści uważają, że w długim okresie nie ma możliwości, żeby rynek sam wrócił do stanu równowagi, dlatego ingerencje rządowe są wręcz konieczne. A z kolei ich podobieństwem, jak wszystkich keynesistów, wydaje mi się, że to łączy na pewno, interwencjonistyczna polityka gospodarcza jest skuteczna. Oczywiście musi być przeprowadzona w odpowiedni sposób, to nie chodzi o to, żeby politycy robili absolutnie co chcą, ale keynesiści sami przedstawiają różne sposoby, w jakie oni mogliby działać. Przejdźmy teraz do krytyki keynesizmu. Jak dobrze wiemy, wszyscy bardziej znani ludzie mają zarówno swoich zwolenników, jak i swoich przeciwników. Tym bardziej, jeżeli mówimy o tak zróżnicowanym świecie, jakim świat ekonomii. Tak jak już wspomniałem na samym początku, każdy pogląd, który jest odrobinę głośniejszy, jest atakowany czy pochwalany z najprzeróżniejszych możliwych stanowisk. No i tak samo było z najgłośniejszym nurtem dwudziestowiecznej ekonomii, z keynesizmem. Na początku zajmiemy się może najciekawszą z naszego punktu widzenia krytyką ze strony szkoły austriackiej. Przede wszystkim ASE atakuje metodologię Keynesa, ponieważ Keynes porzuca indywidualizm. Keynes tak naprawdę skupiał się na rynku makroekonomicznym, czyli tym, w którym biorą udział całe państwa, całe gospodarki. Tak naprawdę w mikroekonomii Keynes to było jednak poboczne u niego. Według austriackiej szkoły ekonomii tylko człowiek działa, tylko jednostka jest w stanie podejmować decyzje, tylko jednostka jest w stanie cokolwiek gospodarować, tak jak było na samym początku powiedziane, ekonomia jest nauką o gospodarowaniu. Dlatego porzucenie indywidualizmu na rzecz przejścia do bardziej kolektywistycznej koncepcji jest według ASE niedopuszczalne po prostu. Nie można w ten sposób prowadzić ekonomii. Dalej. Szkoła austriacka jest czysto aprzeżyczna. Wywodzi się z jednego aksjomatu ludzkiego działania, o czym zapewne wiecie, a jeżeli nie, to zapraszam na inne wykłady. Z kolei Keynes uważał, i różni się późniejsi jego keynesiści, następcy, uważali, że możliwe jest w ekonomii coś takiego jak empiryzm. Innymi słowy, badanie z poprzednich stanów gospodarki, poprzednich fluktuacji czy kryzysów i na ich podstawie wyciąganie ogólnych praw w ekonomii.
No tak jak już mówiłem, według austriackiej szkoły ekonomii podział na makro i mikroekonomię jest sztuczny i nie powinien w ogóle mieć miejsca, ponieważ ekonomia powinna być traktowana jako całość, jako jedna gospodarka, jako jeden twór, jeden obszar ludzkiego działania. No i wreszcie, austriacka szkoła ekonomii nazywana jest tą skupiającą się na długim okresie, a keynesowska skupiającą się na krótkim. Tak naprawdę ASE nie tyle skupia się na długim okresie, co przez to, że Keynes jest aż tak strasznie forsowany dzisiaj i przez to, że krótki okres jest aż tak strasznie forsowany, zwraca uwagę na to, że długi okres w ogóle istnieje i że warto się nim zająć. A dlatego może być aż tak bardzo z nim kojarzona, ponieważ samo analizowanie długiego, krótkiego okresu w koncepcji ludzkiego działania nie ma aż tak bardzo sensu, nie ma sensu ten podział. Ponieważ każde działanie zaczyna się i kończy w odpowiednich momentach, ale wszystko zależy od konkretnego działania. O krótkim okresie wśród keynesistów już rzeczywiście mówiłem. Najbardziej znanym krytykiem Keynesa, a przynajmniej tym, który już wszedł nawet do popkultury, jest późniejszy noblista, o którym też już było dzisiaj mówione, Fryderyk August von Hayek. Tak naprawdę ta ich debata, ta ich kłótnia, że tak powiem wręcz, czy raczej ostra wymiana poglądów, zaczęła się nie od ogólnej teorii zatrudnienia procentu i pieniądza, tylko od książki Keynesa o teorii monetarnej, którą wydał w 1930 roku, a która to debata miała miejsce rok i dwa później. Ciężko stwierdzić, kto wygrał tę debatę, ponieważ pod sam koniec Keynes uznał, że na razie się wycofuje i musi przemyśleć swoje poglądy. Hayek zajął się czymś innym po prostu. A jednak według Davida Sansbasa, Hayek nie odpowiedział na ogólną teorię Keynesa i rzeczywiście nie napisał jednej książki czy tekstu, która bezpośrednio odnosiłaby się do ogólnej teorii, ale według ekonomisty Davida Sansbasa tych odpowiedzi jest dużo w różnych późniejszych pracach Hayeka. Nawet jeżeli nie odwołują się one bezpośrednio do ogólnej teorii, tylko do różnych pomysłów samego Keynesa. Na przykład Hayek mówi, że ogólna teoria nie jest oparta o teorii kapitału. Wiadomo, że teoria kapitału, przynajmniej w austriackiej szkole, rozpoczęła się, można by powiedzieć, została najbardziej rozwinięta przez Eugena von Wawerka, ale późniejsi ekonomiści również ją rozwijali. Keynes uważał, że Hayek uważa, że Keynes nie bada w ogóle struktury produkcji, nie interesuje się tym, a powinien, ponieważ to jest ważne w tym, jak gospodarka działa. Dalej, według Hayeka Keynes nie analizuje procesu rynkowego, czyli tego, jak pieniądze przepływają w gospodarce. Skupia się tylko na tym powierzchownym przepływie, a nie zastanawia się, jak to się dzieje w tych niższych warstwach, tych, które nie są aż tak bardzo oczywiste. Keynes skupiał się na makroekonomii, a tak jak już było wspomniane, Hayek, reprezentując stanowisko austriackiej szkoły, uważał, że to jest sztuczny podział. No i wreszcie, ciągle dążąc za paradygmatem austriackiej szkoły, Hayek zwraca uwagę na długi okres, który został pominięty. Bardzo ciekawą postacią, która nawet przynajmniej z wykształcenia oficjalnego nie jest ekonomistą, jest amerykański dziennikarz Henry Hazlitt, który na samym początku podziwiał Keynesa i uważał, że jest świetnym ekonomistą i zaczytywał się w jego pracach, aż w pewnym momencie zmienił zdanie, jak to uznał, przejrzał na oczy, przeanalizował dokładnie teksty Keynesa i uznał, że no nie mają sensu, że wszystko nie trzyma się razem, nie jest spójne i zaczął Keynesa ostro krytykować. Do tego stopnia, że na łamach różnych gazet, do których pisał, redaktorzy naczelni prosili go, żeby przestawał to robić, żeby zaczął Keynesa chwalić, ponieważ w ogólnym dyskursie jest on chwalony, szanowany, a Hazlitt go atakował. Zdarzyła się nawet sytuacja, że Hazlitt, pracując w New York Timesie, czyli no, nawet w Polsce bardzo znana i głośna gazeta, w tamtych czasach oczywiście również, kiedy jego przełożony przyszedł do niego i powiedział, żeby przestał krytykować Keynesa i zaczął go chwalić,
Hadid przyzwyczajony już do takiej sytuacji, już spakował swoje rzeczy i poszedł szukać innego wydawnictwa, do którego mógłby pisać. A najciekawszą książką Hadida na ten temat jest książka Failure of the New Economics, w której Hadid analizuje ogólną teorię Keynesa wers po wersie. Przez 400 stron bada poglądy Keynesa, żeby na końcu wyłuszczyć wszystkie jej wady, wszystkie jej niedociągnięcia. Skończył ją podsumowaniem, w którym uznał, że nie znalazł w niej nic, co by było interesujące, nowatorskie, czy w jakiś sposób przełomowe. Przejdźmy dalej. Krytyka ze strony monetarystów, z Miltonem Friedmanem na czele, który właśnie na lata, kiedy najgłośniejszego, największego rozgłosu keynesistów datuje swoje najlepsze lata działania. Główną, znaczy pierwszą taką osią krytyki monetarystów była polityka fiskalna oraz polityka monetarna. Według monetarystów polityka monetarna, i poparli to badaniem 100 wcześniejszych lat gospodarki, polityka monetarna jest dużo skuteczniejsza. Dochodzi tam, gdzie polityka fiskalna nie jest w stanie dojść. Tak jak już było wspomniane wcześniej, keynesiści uważają, że polityka fiskalna jest lepszym narzędziem, ponieważ jest dużo bardziej przewidywalna. Dużym osiągnięciem keynesistów, przynajmniej tak wtedy się wydawało, była krzywa Phillipsa. Innymi słowy, odkrycie zależności między stopą bezrobocia a inflacją. W bardzo dużym skrócie, uproszczeniu znowu, polegało to na tym, że im wyższa jest stopa inflacji, tym niższa jest stopa bezrobocia i na odwrót. Więc sterując na przykład stopą inflacji, można sterować stopą bezrobocia. Krzywa Phillipsa została wynaleziona, znaczy wymyślona, opracowana w 1958 roku. Już w latach 60. Milton Friedman ją ostro krytykował. Z innymi monetarystami również. Krytykował jej podstawy, że to nie ma prawa tak działać. Jak się okazało w latach 70., kiedy w Stanach Zjednoczonych mieliśmy takie zjawisko nazwane stagflacją, innymi słowy wysoką stopę bezrobocia i wysoką inflację, kiedy już nie bardzo można było podnieść jeszcze bardziej inflację, żeby obniżyć stopę bezrobocia, okazało się, że krzywa Phillipsa jest, no nie jest dobrą wskazówką do podejmowania polityki monetarnej, czy polityki w ogóle gospodarczej. Więc uznano w końcu, że zmodyfikowano koncepcję krzywej Phillipsa i uznano, że działa w krótkim okresie, ale no już jest na pewno dużo mniej głośna niż była wtedy. I wreszcie, jeżeli chodzi o rolę polityki gospodarczej, Keynes uważał, że jak najbardziej, Keynes i keynesiści, że jak najbardziej należy ingerować, że to może wesprzeć i produkcję, i popyt. A Milton Friedman uważał z innymi monetarystami, że po prostu nie mamy wystarczająco dużo wiedzy. Że gospodarka jest tak złożona i ma tyle różnych zawiłości, że nie jesteśmy w stanie polityką gospodarczą jakkolwiek na nią wpłynąć w sposób pozytywny. Ostatnia z krytyk, o których wspomnę, to jest krytyka oparta na racjonalnych oczekiwaniach. Ekonomiści z tej szkoły, ze szkoły racjonalnych oczekiwań, uważali, że ekonomia keynesowska zignorowała zupełnie wpływ oczekiwań na przyszłe wydarzenie. Brała pod uwagę obecny stan rynku, brała pod uwagę to, że ludzie mogą pamiętać o poprzednim stanie rynku, ale w ogóle nie wzięła pod uwagę tego, że mogą oczekiwać pewnych konkretnych działań, pewnych konkretnych na przykład wskaźników makroekonomicznych, czy pewnych zachowań. Dlatego też Keynes uważał, że te zwierzęce instynkty, o których znowu jest wspomniane, aż tak bardzo są ważne w gospodarce. Według szkoły racjonalnych oczekiwań, te oczekiwania są dużo bardziej racjonalne, jak mówi sama ich nazwa. Dlatego coś takiego jak zwierzęce instynkty, nawet jeżeli występuje to w skrajnych przypadkach, jest szybko eliminowane przez rynek. Ponieważ inwestorzy, którzy się tymi instynktami kierują, bardzo szybko bankrutują. O danych przeszłych, obecnych i oczekiwań już było mówione. No i ekonomiści ze szkoły opartej na racjonalnych oczekiwaniach dołożyli, czy opracowali, czy pomogli opracować teorię gier i wykazali, że jest ona istotna z punktu widzenia ekonomiki w ogóle.
To by było na tyle. Tutaj są moje źródła. Zaraz będzie jeszcze jeden slajd z nimi. Dziękuję za wysłuchanie mojego wykładu i mam nadzieję, że przynajmniej chociaż trochę rozjaśniłem zawiłości ekonomii keynesowskiej. Więc chyba jest czas na pytania, jeżeli ktoś by chciał. To wracając do pierwszego wykresu, akcja inflacyjna będzie przesunięciem konsumpcji z sektora publicznego do sektora rządowego, a nawet jeśli rząd miałby jakieś oszczędności w przyszłych okresach, no to byłoby to przesunięcie w czasie po prostu tych wydatków i miejscu, czyli zamiast wydać te pieniądze w sektorze prywatnym, to wydaje rząd ich trochę później. Więc to dalej nie zmienia tej krzywej w górę, no tak krzywa się tam nie poruszy. No, dlaczego Keynes uważa, że ona się nie poruszy? Pieniądz nie jest neutralny. Bardzo istotne jest, gdzie pieniądz trafi najpierw. I zanim wszystkie procesy dostosowawcze dojdą do stanu równowagi ponownego, minie odpowiednia ilość czasu i cała gospodarka zostanie, że tak kolokwialnie powiem, zwichrowana. Nie jest też konsekwencją tego krótkookresowego spojrzenia. Bo też, też na pewno. KSK jest 0,8. Na przykład przykładowo, to znaczy, że 0,2 idzie na oszczędności i teoretycznie tam nie są pożytkowane, ale jeśli na przykład potem właśnie zmienimy to przesunięcie na wydatki rządowe, stopa odpływania wynosi na przykład 0,5, to wtedy nagle na wydatki idzie 0,9, a tylko 0,1 jest oszczędzany, więc w krótkim okresie to tak jakby ma sens, tylko że nie ma tego spojrzenia długookresowego, że to jednak jest konsumpcja kapitału. No i to byłoby jak najbardziej spójne z podejściem Keynesa, bo no tak jak mówię, długi okres się dla niego niespecjalnie liczy. Słucham. Ja mam pytanie takie. Keynes mawiał, że próba stymulowania gospodarki monetarnie, a nie fiskalnie, jest bez sensu. Określał to czasami jako próbę pchania sznurkiem. Czy byłbyś w stanie... Czy posiadasz jakąś wiedzę na ten pogląd, tak? Osobiście nic na ten temat, nie wiem, jakoś nie udało mi się znaleźć za dobrego opracowania na ten temat. Krytyki stymulacji monetarnej, argumentów za stymulacją fiskalną. Stymulacja fiskalna na pewno działa dużo bardziej punktowo. Jak podnosimy jakiś podatek, to wiemy konkretnie, jakie mieliśmy do tej pory wpływy z tego podatku, wiemy mniej więcej, jakie możemy mieć wpływy w przyszłości, możemy to jakoś szacować. Znaczy, przynajmniej politycy tak myślą. Też wiemy mniej więcej oczywiście do pewnego stopnia, jak zareaguje na to rynek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To samo z cłami, to samo z innymi instrumentami polityki fiskalnej. A w polityce monetarnej najczęściej jest tak, że dodatkowe pieniądze wpompowane na rynek, tak jak już mówiłem, nie są neutralne, to znaczy, że wpływają na tą gospodarkę, tylko dużo ciężej jest przewidzieć, w jaki sposób ona zareaguje. Nie wiem dużo więcej na ten temat, więc rzeczywiście musiałbym na ten temat doczytać. Mogę to dla Ciebie sprawdzić, tylko wyrazić taką chęć. Ale myślę, że to ma związek z tym, co już powiedziałem. Polityka fiskalna działa dużo doraźniej, znaczy dużo dosadniej. Działa tu i teraz, w tym krótkim okresie, o którym mówimy, a polityka monetarna może mieć swoje skutki jeszcze długo, długo, długo później. Znaczy, no, rozumiem, że jeszcze nie odpowiedziałem na te pytania, to dlatego, że muszę o tym po prostu jeszcze doczytać, więc poza tym wystarczy, tak? Okej. Okay. Tak? Friedman zgadzał się z Keynesem, który jest dzisiaj naszym bohaterem. No, nie badałem na potrzeby tego nie badałem tego potrzeby referatu, na potrzeby tego referatu poglądów Miltona Friedmana. Więc wydaje mi się, że część założeń metodologicznych mieli spójną. Na pewno nie wszystkie, na pewno te szkoła chicagowska i szkoła keynesowska bardzo się od siebie różniły. Ale no to jest ciekawa kwestia, to jest ciekawa kwestia. Możesz zrobić o tym referat. Myślę, że... Coś jeszcze? No, skoro Keynes bardziej popierał tą politykę fiskalną, to jakie preferował narzędzia tej
tej polityki fiskalnej, czy to jest bardziej podnoszenie podatków i zabieranie tym bogatszym, czy na przykład bardziej zapożyczanie się deficyt, bo chyba tutaj nie wspominałeś nic o deficytach. O deficytach faktycznie nie wspominałem. To się trochę wiąże z inflacją, o której już była mowa, czy też z polityką preinflacyjną. Rzeczywiście zapożyczanie się wydaje mi się, że było dla niego bardziej rozsądne, ponieważ jest mniej bezpośrednio odczuwalne przez ludzi. Kiedy rząd się zadłuża, zwykły szary obywatel może tego nie zauważyć, czy nawet jakaś konkretna grupa obywateli właśnie. A konkretne podnoszenie różnych podatków, czy to takiego ogólnego jak VAT, czy to na konkretne towary jak akcyza, czy nie wiem, jakiś ceł i tak dalej, uderza w konkretną grupę osób. Czy to będą przedsiębiorcy, czy to będą konsumenci, no jest lepiej widoczne. Więc wydaje mi się, że bardziej preferował właśnie, tak jak mówisz, zadłużanie się. Chodzi o to, ja zobaczę. To pomoże nam trochę zrozumieć te modele, przynajmniej mi, oraz ich próbę i ich sposób funkcjonowania, ujęcie właśnie Keynesa. W jaki sposób Keynes rozumiał okresy krótkie i długie? Czy opierał ich rozróżnienie na zasadzie zmiennych technologicznych oraz celów produkcji, czy w jakiś sposób inaczej to rozumiał? Tutaj na uniwersytecie uczono mnie, że okres krótki to jest najbliższych parę lat. Okres średni to jest mniej więcej 10, coś koło tego. Okres długi to jest mniej więcej 50 lat. Dobrze, czyli to jako po prostu okresy czasowe. Nie jestem pewien, czy dokładnie tak rozumował Keynes, ale jeżeli dzisiaj mówi się o tym rozróżnieniu, to wydaje mi się, że to właśnie w ten sposób. Tak, tak. No ja tutaj właśnie porównując na wiecie, akurat nam tłumaczono w sposób właśnie zmiennych technologicznych oraz metod organizacji produkcji. Jeżeli właśnie się on zmienia, to mamy okres długo, to mamy okres długi, a jeżeli się nie zmienia, mamy krótki. To by z tego punktu widzenia właśnie nie funkcjonowały te jego modele już z samych założeń, już takich właśnie krótko i długo okresowy. Ale jeżeli właśnie to weźmiemy na ten taki sposób podniesienia długo i krótko okresowy podniesienie do VAT, to już faktycznie nabiera sensu. Właśnie nie wiem, w jaki sposób on to ujmował, czy właśnie ten, czy ten. No tak jak mówię, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jest, że chodzi o zwykłe lata. No to okej. Okay. Jaki był stosunek Keynesa do socjalizmu? O, powiedz, że... Masakrowo. No, nie da się ukryć, że Keynes na 100% był kapitalistą. To jest pewne. Kapitalistą w sensie w rozumieniu misesowskim, innymi słowy prywatna własność środków produkcji. Tak, Keynes nie postulował... Nie, wolnorynkowcem nie był, był zwolennikiem prywatnej własności środków produkcji. Gdyby nie to, wszelkie ingerencje rządowe nie miałyby sensu, ponieważ rząd by mógł dowolnie sterować, znaczy, gdyby to było możliwe oczywiście. Socjaliści uważają, że rząd może gospodarką robić to, co zegarmistrz robi zegarkiem. Keynes tak nie uważał. Keynes uważał, że ingerencje rządowe, odpowiedni sposób stymulowania gospodarki, czy to popytu, czy innych sfer, jest możliwe, da się to robić, ale nie powinno, to nie jest jednak właśnie taki zegarek, który można wyjąć dowolną część i zrobić z nim, co się chce. To jednak mimo wszystko była prywatna własność środków produkcji, tylko że z domieszką ingerencji rządowych. No ale mimo wszystko jednak Keynes nie rozwijał może za bardzo w jakiś konkretny koncept, ale no, wypowiadał się pozytywnie o takim sterowaniu wielkości inwestycji, w takim wymiarze pieniężnym to ujmijmy. No i nawet pisał w ogólnej teorii tak o uspołecznieniu inwestycji. To już zależy od tego, czy to jest takie, jak zdefiniujemy kapitalizm czy socjalizm. Bo może się zaraz okazać, że to nie jest ani kapitalizm, ani socjalizm. W tych czystych definicjach wydaje mi się, że wręcz na pewno. Więc, no mówię, wszystko zależy od tych dwóch definicji, które są terminami, czy czasem przez niektórych rozumianymi dużo bardziej politycznie, przez innych rozumianymi bardzo ekonomicznie, więc, no... No ja tak jak mówię, skłaniałbym się ku temu, że Keynes raczej był po tej stronie prywatnej własności środków produkcji. I nie spotkałem się też z żadnym źródłem, które mówiłoby coś innego. Okej,
chyba ciężko stwierdzić, bo ostatecznie jakiegoś jasnego stanowiska nie zajął. Bardzo możliwe. Zresztą bardzo jest możliwe również to, że tak jak mówiłem, zajął w pewnym momencie jakieś tam stanowisko, ale potem je zmienił, potem uznał, że musi je poprawić. To jest właśnie enigmatyczne. Albo napisał je w taki sposób, że nikt tego nie zrozumiał. Ja powtarzam za Samuelsonem i za Blanchardem, więc... Tak naprawdę był pan rynkowcem, ale niekoniecznie. Nie wiem, co gorsze. Warto jeszcze przytoczyć kawał Churchilla. Gdy się zaprosi dwóch ekonomistów do gabinetu i zapyta o opinię, to się dostanie dwie opinie. A jak jednym z nich będzie Keynes, to będą trzy opinie. Był kapitalistą, powiedzmy. Tak jeszcze to zależy, tak jak mówię, o definicji kapitalizmu. I... Poparłby na przykład pomysł Pikettiego, żeby opodatkować kapitał? 0,5%? No, aż tak głęboko w moich badaniach nie wszedłem. Ja myślę, że możliwe, że Keynes też o tym w ogóle nie pomyślał. Czy możliwe, że pomyślał, nie wiem, nie wiem. Czyli raczej by nie opodatkował. Nie wiem. Skoro chciał finansować wydatki rządowe z deficytu, no to jak chciał finansować deficyt? Bo obecnie jest finansowany polityką monetarną, głównie przez banki centralne. No to, jak najbardziej. No to dlatego w tym momencie by bardzo ingerował w politykę monetarną jednak. Myślę, że to by tylko. Znaczy on nie mówił, że polityka monetarna w ogóle nie powinna istnieć, że nie powinno być coś takiego jak ingerencji monetarnej, nic. On tylko mówił, że dużo skuteczniejsza dla konkretnego stymulowania popytu jest polityka fiskalna. Jeżeli chcemy osiągnąć jakiś konkretny efekt na rynku, powinniśmy używać polityki fiskalnej. A że przy okazji tam się coś gdzieś... To może jest za takie pytanie. Mam nadzieję, że podołam. Neo-keynesistowskie, trochę polityczne. Mamy taką sytuację teraz, że dominuje na Zachodzie taki pogląd, że trzeba inwestować pieniędzmi, których nie ma. To się nazywa quantitative easing, czyli drukujemy pieniądze, inwestujemy w obligacje, no ale to nie daje do końca takiego efektu, jak trzeba. To jest spójne z Keynesem. On sobie wymyślił, że trzeba pieniądze brać znikąd, dawać i będzie lepiej. Dajmy na to, że nasi politycy, którym no, nie wiadomo, co mi odbije, stwierdzą, że jednak to nie działa tak, jak działać powinno, że trzeba pieniędzy trochę więcej i najlepiej inwestować w obligacje, bo tak działa luzowanie ilościowe. Dajmy ludziom do ręki, dajmy na to każdemu po 1000 euro, a kto chce, to 2. No i wtedy, zgodnie z tą myślą austriacką, powinna uderzyć przeogromna inflacja i osłabić euro. Gdyby coś takiego się stało, to się chyba helikopter moment, żeby rozdawać, czy wtedy powstaną nowe centra w Europie, no bo teraz jest euro taką walutą najbardziej pożądaną, nowe, na przykład Wielka Brytania, która być może opuści strefę euro i czy to znowu funt stanie się. Niestety, ale jeszcze z Unii Europejskiej ma swoją walutę. Ostatnio trochę dostają po tej walucie, bo spadło. Gdyby się tak stało, że w Europie, tej w strefie euro, drukujemy euro, dajemy ludziom, osłabiamy walutę, czy Wielka Brytania wróci na piedestał i to oni będą numerem jeden. A, znaczy tak. To jest takie pytanie ekstrakcyjne. Przede wszystkim jestem pewien, że nikt na świecie nie jest w stanie odpowiedzieć konkretnie tak, nie. Po drugie, zastanawiam się, czy Wielka Brytania by chciała powrócić na taki piedestał, konkretnie w ten sposób. Ponieważ no, powiązania gospodarcze między Wielką Brytanią a strefą euro kontynentalną, Unią Europejską są bardzo duże. Ogromne wręcz bym powiedział. Znacznie większe niż na przykład między USA a Europą. Znacznie tak mi się wydaje przynajmniej. Nie zdziwiłbym się ani trochę. Ale to nie jest, czy oni chcą. Przecież ich walutę. A tak, ja rozumiem o co chodzi. To dlatego, że inwestorzy zaczęli ją wyprzedawać, bojąc się, że będą słabsi ekonomicznie. W momencie, kiedy chcemy się pozbyć euro, trzeba pieniądze zainwestować gdzieś indziej. Na przykład w franka, albo w funta, a może w złotówkę. No, rośnie popyt. Znaczy, tak, ja rozumiem, o co chodzi, więc na pewno to jest bardzo skomplikowane pytanie. I na pewno nie jestem w stanie udzielić jednej jasnej odpowiedzi. I na pewno, tak jak już wspomniałem, pieniądz nie jest neutralny i nawet jakby wszyscy dostali po 1000, powiedzmy, czy wszyscy dostali po 10% tego, co już mają, liczone jakoś dziwnie,
czy nawet jakby to starać się dokładnie równo rozłożyć, to wciąż będą jakieś zawirowania, jakieś zachwiania na rynku? Znaczy, bo my już niedaleko jesteśmy od tego rozwiązania. W Finlandii się stosuje teraz. A chodzi o dochód, bezwarunkowy dochód podstawowy, tak? Ta. Słyszałem, że jeszcze miało być w Szwajcarii, tylko tam przegłosowano, że chyba coś takiego miało być, przynajmniej projekty były. Ja też mówię. Przyznaję, że to jest zbyt może zaawansowane, czy zbyt duży koncept. No właśnie, do tego próbuję dojść. To już na pewno z mojego punktu widzenia nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że tak, no, że na pewno waluty, jeżeli to o czym Pan mówi, stałoby się tylko i wyłącznie, dajmy na to w euro, w strefie euro, to cała reszta walut, myślę, że na całym świecie mogłaby odczuć to względem euro pozytywnie. Czy odczułaby to w ogóle pozytywnie? Myślę, że raczej nie, bo w gospodarce już dzieje się tak, że kiedy jednemu się dzieje źle, to reszcie naokoło wcale niekoniecznie dzieje się dobrze. A czym Wielka Brytania mogłaby dzięki temu wrócić do potęgi? Myślę, że byłoby z tym ciężko właśnie głównie przez te powiązania gospodarcze. A wtedy Wielka Brytania w szczycie swojej potęgi miała ogromne terytoria i w Afryce, i w Indiach, i w Australii. A swojego czasu jeszcze kiedyś za morzem, w Ameryce. Dzisiaj już nie chodzi o samą ziemię oczywiście, tylko o bogactwa, które z niej płyną, o pracę, która tam jest wykonywana tanio przez tubylców, czy o surowce, które stamtąd przepływały do metropolii. Więc to jest naprawdę bardzo ciężko ocenić, ale wydaje mi się, że na pewno nie byłoby to na taką skalę przeprowadzone, że to nie byłby powstający z popiołów Feniks. Wręcz myślę, że staraliby się ograniczyć coś takiego, że Wielka Brytania swoimi staraniami dążyłaby do tego, żeby nie stało się coś takiego w strefie euro, ale gdyby nawet się stało, to niekoniecznie skończyłoby się to dobrze dla samej Wielkiej Brytanii. Czy można byłoby na to spojrzeć bardziej od strony umocowania waluty danej? Dlatego na to, jak wiadomo, czy tutaj było to srebro i złoto. Dzisiaj to tak naprawdę to również, co jest oczywiste, nie jest tak naprawdę takim fiatem 100%, to jest po prostu powiązane z ropą i z walutą rozliczeniową. I tutaj następuje pytanie, z czym byłby powiązany funt lub waluty alternatywne typu wymieniałeś frank szwajcarski. Czy ze złotem, czy z jakimś takim surowcem, na który jest bardzo duży popyt na świecie, jak w tym wypadku mamy obecnie dolar. No tak, w związku z tym taka waluta byłaby na tyle stabilna lub po prostu powiązana z jakimkolwiek dobrem, żeby spełniała warunki takiej waluty odwoławczej, jaką to jest żona. No tak, to trzeba brać pod uwagę, jakby zareagowały inne rządy w przypadku czegoś takiego, bo wiadomo, że nie stałoby się to z sekundy na sekundę, informacja by przeszła. Co by zrobiły Chiny, co by zrobiło USA, co by zrobiła Rosja nawet. Bardziej Chiny mi się wydaje starać się taką walutą, ponieważ niekoniecznie musimy tutaj patrzeć po najbliższych sąsiadach typu Anglia. Tylko teraz, kiedy pieniądze jest takie bardziej uniwersalne, czyli po prostu się dokonuje płatności na całym świecie, to już Szczególnie, że słyszałem, że Chiny mają bardzo duże rezerwy w złocie, tak, które cały czas powiększają. Więc w takim wypadku, nawet jeżeli teraz nie planują wykorzystać tych rezerw w takim celu, to w wypadku czegoś takiego zawirowania, takiego załamania się w pewnym sensie, przynajmniej strefy euro, mogłyby użyć tych rezerw właśnie do wzmocnienia swojej waluty. To jest ważne pytanie, bo mają bardzo sporo też walut rezerwowych przede wszystkim. Ale mocno teraz topniemy przez to, że stałem się prędziła, bo strasznie leci nawet na szybie. A na przykład Szwajcarzy przestali bronić franka właśnie. Było znaczy, tak, że... oni nie przestali bronić, tylko zerwali tak do euro. Tak. Po prostu, bo już też nagromadzenie nie byli też skłonni drukować tego w takim tempie jak euro. Osłabienie euro nie musi być zyskiem dla walut ościennych, tak? Kiedy było cały czas regionalizowanie ilościowe euro, no to Szwajcarzy bardzo nie lubili tego i robili interwencje na rynku, żeby ten frank się nie umacniał tak mocno, bo żyją z eksportu oczywiście, tak? Więc no, to nie musi się stać że Wielka Brytania by była nowym hegemonem przez to, że ich waluta się umocni, tak? Mogłyby nawet stracić. Znaczy, ja bym tu wrócił bardziej do takiego końcowskiego spojrzenia, jak powiedział, że w krótkim okresie, owszem, Andrzej by się mogła stać takim hegemonem, ale tylko krótkookresowo. Teraz jest pytanie, czy Wielka Brytania bardziej eksportuje, czy bardziej importuje, tak?
krótkookresowo, tak. Długookresowo... Wiesz, też pamiętajmy, że w gospodarce nie chodzi o import bądź eksport, tylko o to, ile faktycznie mamy dóbr. Nie żyjemy z tego, że o, wyeksportowaliśmy tyle i tyle, tylko właśnie z tego, że możemy korzystać z takiej bądź innej, takiego bądź innego koszyka. Więcej warty jest dla nas koszyk zawierający 3 razy więcej dóbr, niezależnie od tego, ile wyeksportowaliśmy czy zaimportowaliśmy my sami, niż taki pojedynczy. No, czy w tej dyskusji o kampanii wojennej, o import i eksport, myślę, że nigdy nie dojdziemy do konsensusu między dwoma stronami. To są na pewno. Jeżeli nie weźmiemy, nie zdefiniujemy punktu wyjścia. Owszem, eksport i import nie jest ważny, ale tylko wtedy, kiedy rozpatrujemy całą sytuację gospodarczą przez pryzmat jednostki. Jeżeli patrzymy na to przez pryzmat takich kolektywów jak naród, to wtedy owszem, możemy faktycznie traktować eksport i import jako rzeczy ważne dla takiego, nazwijmy to, dobrobytu całego narodu. Tylko tak jak mówię, z punktu widzenia jednostki jest to bez sensu. No też musielibyśmy się zastanowić z kolei, czym jest dobrobyt narodu. Właśnie z taką sytuacją, że my tutaj wolnościowcy zwalczamy ten import i eksport, ale po prostu widząc cały czas między przed oczami tą działającą ludzką jednostkę. A z kolei obrońcy importu i eksportu całkiem słusznie, którzy ze swoją sprawą. Tylko, że oni po prostu wychodzą z punktu widzenia całego narodu. No i dlatego Trzecka Szkoła Ekonomii, tak jak było wspomniane, krytykuje metodologię głównie. Tak, tak. I te podstawy. Najczęściej były w ogóle takie dyskusje, nieporozumienia wynikają z tego, że w zupełnie innych kategoriach myślimy. To raz, a dwa często z definicji. Tak, Może nie jestem mistrzem odpowiadania na pytania, ale... No to chyba podziękujemy. Tak.